Dzień dobry. Urszula Sokiewa, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Czechach. Witam serdecznie mieszkańców wsi Czechy w gminie Zduńska Wola oraz wszystkich internautów, którzy poprzez media społecznościowe obejrzą zaprezentowane przez nas wydarzenie promocyjne. Kończący się rok 2020 przyniósł bardzo wiele zmian w naszym życiu codziennym. Epidemia koronawirusa nakłada na nas obostrzenia, które musimy respektować. Dlatego też promocja albumu zatytułowanego Czechy na fotografii dawniej i dziś odbywa się poprzez nagranie wystąpienia mojej osoby jako inicjatora i przedstawiciela zespołu redakcyjnego powstania publikacji oraz prezesa Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli pana Jarosława Stulczewskiego. Zanim oddam głos wydawcy, pragnę zacytować słowa piosenki Jacka Cygana, które w pełni oddają myśl, jaka mi przyświecała w chwili podjęcia się prac nad wydaniem albumu. Wykonawcą znanego utworu muzycznego jest Grzegorz Skawiński z zespołem Kombi. Każde pokolenie ma własny czas. Każde pokolenie chce zmienić świat. Każde pokolenie odejdzie w cień, a nasze nie. Każde pokolenie ma własny głos. Każde pokolenie chce wierzyć w coś. Każde pokolenie rozwieje się, a nasze nie. Zapraszam i oddaję głos redaktorowi albumu Czechy na fotografii dawniej i dziś panu Jarosławowi Stulczewskiemu, prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. Szanowni Państwo, ta dzisiejsza promocja miała wyglądać zupełnie inaczej. Mieli tutaj być mieszkańcy wsi i osoby. Osoby, które walnie przyczyniły się do powstania tego albumu. Jednak sytuacja w naszym kraju zmusiła do tego, że nie możemy się spotkać w formie tradycyjnej i zaprezentować najnowszego wydawnictwa, jakim jest album Czechy na fotografii dawniej i dziś. Album, który dzisiaj Państwu prezentujemy, jest pozycją szczególną, nie tylko dla samych mieszkańców tejże miejscowości, ale także z perspektywy działalności wydawniczej. Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli, które działa już 45 lat, od samego początku prowadzi działalność wydawniczą i edytorską. Na ponad 120 pozycji, które dotychczas zostało wydane, po raz pierwszy wydaje album. Album fotograficzny. Co ciekawe, album taki ani nie posiada żadna inna miejscowość wiejska w powiecie zduńskowolskim, ani nawet żadna miejscowość o statusie miasta, czy to Zduńska Wola, czy to Szadek. Czechy, jak się okazuje, są pierwszą miejscowością w powiecie zduńskowolskim, która doczekała się pięknego albumu, gdzie schodzi się nowoczesność, współczesność z przeszłością i dawnością tejże wsi na kartach tego albumu. Co znajdziecie Państwo w tym wydawnictwie? To ponad 330 fotografii na ponad 250 stronach. Kolorowych fotografii, czarno-białych, dawnych fotografii, a także współczesnych, które w sposób, mamy nadzieję, przystępny prezentują to, co działo się od najdawniejszych czasów, kiedy tylko pojawiła się możliwość fotografowania i to, co udało nam się zebrać od mieszkańców miejscowości, bo właśnie to, co w tym albumie jest, to jest zasługa mieszkańców, którzy przekazali swoje prywatne, archiwalne zbiory, a także to, co się działo w ostatnim czasie w tej miejscowości, przez różnego rodzaju inicjatywy, imprezy, akcje, a także uroczystości państwowe, kościelne, lokalne. To znajdziecie Państwo w tym albumie. Szanowni Państwo, powstał jednak bardzo duży problem, ponieważ okazało się, że bardzo mało zachowało się fotografii sprzed II wojny światowej. Powstało pytanie, jak przygotować album, aby znalazły się tam fotografie ciekawe,
ale takie również, które będą prezentowały zwłaszcza ludzi w sposób przystępny i taki, aby to było ciekawe. Udało się ustalić i wypracować jedną formę. Nie zrobiliśmy tego albumu w formie chronologicznym, a zrobiliśmy według ustalonych odgórnie działów. Działów, do których i tematów, do których udało się zebrać odpowiednią ilość fotografii. Naszym zdaniem taka forma najbardziej jest odpowiednia do prezentacji tego, co tutaj było, jak się żyło kiedyś, jaka była sytuacja, jacy ludzie tutaj mieszkali i przez lata tworzyli lokalną historię, jak wygląda dzisiaj ta tradycja, współczesność. Na podstawie zebranych materiałów udało nam się przygotować 9 zagadnień poprzedzonych krótkimi wstępami do danej tematyki. I należy tutaj wyróżnić następujące działy. Pierwszy dział, który otwiera całą publikację, oczywiście całość poprzedzona jest wstępem, to aktywność społeczna. Dlaczego to zagadnienie pierwsze? Otóż od zawsze mieszkańcy wsi Czechy byli aktywni w różnej formie, ale ta aktywność przejawiała się przeważnie w działalności w grupie, zrzeszeniu wielu osób na rzecz drugiej osoby. I tu oczywiście odnajdziemy fotografie organizacji, które działały przez lata w miejscowości Czechy, które próbowały urozmaicać życie mieszkańców. Kolejny dział to jest budownictwo, jakże ważna forma, kiedyś drewniane, dzisiaj zastąpione murowanym. Ta wieś, drewniana wieś, tak naprawdę już dzisiaj odeszła w zapomnienie, a pozostała właśnie na tych fotografiach, które tutaj na tych stronicach albumu Państwo odnajdziecie. Kolejny dział to bardzo ważny dział dla tej miejscowości. To kult religijny, czyli różnego rodzaju wydarzenia, święta z bardzo dużą świętością obchodzone w tej miejscowości. W kolejnym dziale, który jest największy dla tego albumu, najszerszy, moglibyśmy powiedzieć, zawiera najwięcej fotografii, to fotografie samych mieszkańców wsi. I tutaj znajdziemy jedną z najstarszych fotografii, którą udało się zgromadzić. Fotografię wykonaną na początku XX wieku. Jaka to jest fotografia? Sami Państwo zobaczycie, przeglądając album, ale także fotografie mieszkańców z przedwojnia, z czasów okupacji, z okresu powojennego, okresu bardzo trudnego, ale także znajdziecie Państwo fotografie osób, które przysłużyły się tej miejscowości lub stąd się wywodziły, a wniosły istotne znaczenie dla życia nie tylko samej miejscowości, ale jak się okazuje również i życia politycznego, a także życia duchowego. Kolejną bardzo ważną sprawą dla takiej miejscowości jak Czechy, czyli miejscowości, a bardziej byśmy powiedzieli po prostu wsi, to jest przeszłość związana z tradycjami, z wierzeniami, z działalnością folklorystyczną i temu jest poświęcony kolejny rozdział. Przechodząc do codzienności, to również karta edukacji mieszkańców wsi, którą tutaj pięknie zapisali, uruchamiając w okresie I wojny światowej placówkę oświatową, to szkolnictwo. Oczywiście bardzo ważne. Dzisiaj nowoczesna szkoła, a także przedszkole jest kontynuatorką tejże działalności w miejscowości. Nie mogło oczywiście zabraknąć prezentacji ubioru codziennego i świętego. To
ten element, który towarzyszy wielu mieszkańcom do dzisiaj, czyli słudny ubiór w dni świąteczne, w dni, w których obchodzi się różnego rodzaju uroczystości, czasami te smutne, a czasami również i te radosne, więc również pokazaliśmy, jak przez lata zmieniała się moda, jak mieszkanki, a także mieszkańcy wsi Czechy na co dzień przywdziewali ubranie, a także odświętnie. Nie mogło oczywiście zabraknąć aspektu powszechnego, czyli takiego, który w polskiej wsi, a także w życiu każdego człowieka dzieje się tak naprawdę na okrągło, czyli pracy i życia codziennego. Prezentacji tych szarych ludzi, którzy budowali tą miejscowość, często dzisiaj już są to osoby anonimowe. Są to najważniejsze wydarzenia w historii miejscowości w ostatnim 30-leciu, czyli od roku 1990 do dzisiaj, bo ostatnia fotografia w albumie została wykonana w listopadzie 2020 roku. Także jak widzicie Państwo, album ten i fotografie, które są tutaj zawarte, przenikają się dawnością z współczesnością. Album by nie powstał, gdyby nie dobra wola różnych osób, a także i praca, tytaniczna praca, zwłaszcza mieszkańców wsi Czechy. Niektórzy tylko przekazali swoje fotografie, niektórzy dokonali opisu, a niektórzy byli konsultantami odnośnie osób, które znajdują się na tych zdjęciach. Inni z kolei wprowadzili nas w tematykę poszczególnych działów. Osoby, które pisały słowo wstępne do tych działów, o których powiedziałem, pragnęliśmy, aby były związane z tą tematyką, żeby osoba, która pisze o budownictwie, faktycznie miała z tym związek. Inna, która wypowiada się na temat spraw duchowych, również prezentowała środowisko, z którego, o którym pisze. To nam się udało. Mamy nadzieję, że w dobrej formie również łączymy taką nadzieję, że prezentowana nie tylko fotografia, ale także i treść, podpisy pod tymi fotografiami są przygotowane w sposób rzetelny, na taki, jaki mogliśmy, tak uczyniliśmy ten opis. Czasami pamięć ludzka jest ulotna i niektóre nazwiska, możliwe też, że imiona, mogą być przekręcone. Za to już dzisiaj wszystkie osoby chcielibyśmy przeprosić, ale ważną sprawą jest opisywanie na bieżąco fotografii, czego się nie robi. I to w sposób też istotny utrudnia później pracę nad takim albumem. Wydanie tej publikacji to także podziękowanie, duże podziękowanie za pomoc okazaną przy współfinansowaniu tej publikacji, przy wsparciu województwa łódzkiego, ponieważ wydanie takiego albumu to jest naprawdę ogromny koszt. Mamy taką nadzieję, że Państwo odnajdziecie w swoich bliskich w tymże wydawnictwie. Będzie to niesamowity prezent dla ludzi, którzy się stąd wywodzili lub ich rodzina stąd pochodzi. I łączymy również tą nadzieję, że dzisiejsi mieszkańcy wsi Czechy będą mogli z dumą przez lata spoglądać na fotografie zapisane na kartach tego albumu. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy wsi Czechy, album, który dzisiaj prezentujemy, powstawał blisko rok, ale to w głównej mierze inicjatywa i pomysł osób skupionych wokół Koła Gospodyń Wiejskich w Czechach. To tym osobom
należą się szczególne podziękowania i słowa uznania. Szczególne, bardzo mocne podziękowania ja jako osoba, która miała dosyć istotny wpływ na kształt i objętość tej publikacji, chciałbym podziękować pani Urszuli Sakiewie, która to jakby nie było, była pomysłodawczynią i osobą, która doprowadziła do wydania tej publikacji. To, szanowni państwo, nie jest sprawą łatwą, aby wydać taką publikację w dzisiejszych czasach, aby zgromadzić tak bogaty materiał i aby on trafił do osób, które będą na co dzień korzystały, a także gdzieś zawsze będą w pamięci chętnie wracali. Łączymy głęboką nadzieję, że nam ta inicjatywa udała się i państwo pod choinkę, bo mamy świąteczną atmosferę, dostajecie przepiękne już kolejne wydawnictwo, które możemy określić, że jest suplementem do wydanej w tamtym roku monografii Wsi Czechy, kolejnym wydawnictwem. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z publikacją i dzielenia się ze swoimi znajomymi, bliskimi wrażeniami. Dzisiejsza transmisja poświęcona promocji albumu Czechy na fotografii dawniej i dziś dobiega końca. Wypełniliśmy nasz obowiązek względem naszych przodków. Oglądając album, będziemy wspominać wydarzenia i sytuacje, jakie miały miejsce w sołectwie Czechy na przełomie XX i XXI wieku. Te wydarzenia nigdy nie ulegną zapomnieniu, gdyż znalazły się w wydanej publikacji. Trzeba nam powracać do swoich narodowych korzeni, abyśmy zachowali suwerenność naszej ojczyzny. Bardzo się cieszę, że słowo wstępne poprzedzające każdy rozdział skierowały do nas następujące osoby w układzie publikacji. Jan Kaczmarek, ksiądz dr Dariusz Kaliński, Elżbieta Neyman, dr Damian Kasprzyk, Marta Gmyrek, Zbigniew Kaczmarek, Wojciech Rychlik. Bardzo gorąco dziękuję za współpracę panom Ryszardowi Sierocińskiemu i Pawłowi Durajowi za opracowanie graficzne albumu. Słowa podziękowania składam członkiniom i członkom Koła Gospodyń Wiejskich w Czechach za pomoc w sfinansowaniu części kosztów publikacji. Dziękuję za współpracę mieszkańcom wsi, a szczególnie pani Grażynie Janiak i Barbarze Chwiałkowskiej. Dziękuję druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej za możliwość dystrybucji albumu w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Czechach. Szczególne słowa podziękowania składam prezesowi Włodzimierzowi Ignaczakowi, który wspólnie ze mną tworzył zespół redakcyjny. Dziękuję mojemu mężowi i najbliższej rodzinie za wyrozumiałość i wsparcie w trudnych chwilach zwątpienia. Przepraszam za moją kilkutygodniową nieobecność w domu. A teraz zwracam się i słowa podziękowania kieruję do pana Jarosława Stulczewskiego, redaktora albumu. Jestem pewna, że nie byłoby tych dwóch publikacji o sołectwie Czechy, gdyby nie pana pasja. Kilkaset godzin, które razem spędziliśmy nad pracami redakcyjnymi, najpierw nad monografią, a teraz albumem, uprawniają mnie do stwierdzenia, że jest pan prawdziwym pasjonatem lokalnej historii. Autentycznie cieszą pana powstające wydawnictwa o naszym regionie. Dziękuję za dotychczasową współpracę. A teraz, drodzy mieszkańcy, przekażę informacje o możliwości nabycia albumu. Dystrybucja odbędzie się w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Czechach. O terminie i godzinie poinformujemy na tablicach informacyjnych sołectwa. Planowany termin dystrybucji to od 15 do 20 grudnia lub do wyczerpania egzemplarzy.
Ilość egzemplarzy jest ograniczona. Korzystając z okazji, składam wszystkim oglądającym z okazji nadchodzących świąt wszelkiej radości z narodzenia Bożego Dziecięcia. Spotkajmy się w te święta przy stajence bożonarodzeniowej zlokalizowanej u nas na Czechach przy obelisku. Do zobaczenia i usłyszenia.